Szanowni goście, pani prezydent Chorwacji, panie prezydencie miasta Lwowa wraz z małżonką, umiłowani bracia i siostry. Uwojenno mu czas i prepełneno mu strachom, rozpaczu, niestabilnistiu. Beruczy uczas u liturgii paschalnej w Wigilii i przeżywający podiju odkupienia Bożym Synom ludzkiego rodu, stawiamy sobie pytania. Gdzie sьогодні szukaty Chrysta? Багато хто запитує, чи він є на війні. З певністю потрібно сказати, що так. Христос є на війні, але не є автором війни. Є поміж тими, які стоять по стороні миру, які захищають свободу, які закликають Його у своїх молитвах, опираючись на правді та справедливості. Христос є поміж скривдженими, а не на стороні кривдників. Так було завжди. Чудовим прикладом цього є пасхальні містерії. Вибраний народ, який був пригнічений ярмом єгипетської неволі, зрозумів, що лише зі Всевишнім можна дійти до свободи, не замочивши ноги, переходячи через води Червоного моря. Також і нам потрібно подібно робити. Треба триматися Бога, Його заповідей, Його повчань, записаних на сторінках Святого Письма. Потрібно щоденно повторювати слова псалму. «Помилуй мене, Боже, з милості Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини, щоб заново могти бути вільними людьми і жити в мирі та безпеці». Пам'ятаймо про це, адже ніхто замість нас не буде молитися. Ніхто не замінить нас в благанні про мир. Інші народи можуть доєднатися до нас, підтримуючи нашу благальну молитву. Їх молитовний внесок у настання миру є неоціненим, за що маємо бути їм вдячні. У вчинках добродіїв України також маємо бачити дію Бога і Його благодаті. Він є і в них. Учасничаючи в літургії Вігілії Пасхальної, надал континуємо відкривання відповіді на поставлене питання, «Где шукати Христуса?» І, ідучи дорогою віри, стверджаємо, że nie należy Go szukać w grobie. Nie znalazły Go tam niewiasty, nie znaleźli święci apostołowie Piotr i Jan. Nikt, kto szuka Jezusa w grobie, tam Go nie znajdzie. Nie znajdą Go także pielgrzymujący do Ziemi Świętej, ani ci, którzy oglądają groby. Nie ma tam Chrystusa, ponieważ zmartwychwstał. Zatem trzeba odnaleźć Jego obecność w głoszonym Słowie Bożym, w Jego ciele i krwi. To jest żywa obecność Chrystusa zbawiającego. To jest wspaniała i niezwykła prawda, jaką niesie Chrystusowe zmartwychwstanie. Dlatego trzeba, byśmy dzisiaj byli dla innych świadkami żywego Boga. Abyśmy wychodząc z naszej katedry nie tylko dzisiaj czy jutro, ale zawsze zachowaniem swoim ukazywali, że w nas i poprzez nas żyje Chrystus, który powiedział do ludzi w każdym wieku, abyście szli i owoc przynosili.
Niech to zaproszenie Pana Jezusa nie będzie nam obojętne. Niech w tym zaproszeniu odkryjemy osobiste powołanie, abyśmy dobrym postępowaniem pozostawiali ślady Boga na ziemi. Umiłowani bracia i siostry, my ludzie nieustannie odkrywamy sprawy oczywiste i prawdy starodawne dotyczące naszej wiary. Jakże niedawno wielu ludzi, a nawet całe społeczeństwa zafascynowały się słowem dialog. Pojawiła się nawet filozofia dialogu. A ja dzisiaj chcę powiedzieć, że bardzo spóźnili się ci wszyscy, co niedawno odkryli rolę dialogu. Wydaje mi się, że ci ludzie nigdy nie czytali Pisma Świętego albo nie traktowali tego słowa poważnie. Ta święta księga jest bowiem ciągłym i odwiecznym dialogiem Boga z ludzkością. Przecież to, czego przed chwilą słuchaliśmy w przebogatej liturgii słowa, nie jest dialogiem, rozmową, którą Bóg wciąż rozpoczyna i do której nieustannie wzywa? Dowiadujemy się z tej Księgi Bożej Mądrości, że wszystko Go słucha i odpowiada Mu, wszystko oprócz jednej istoty, stworzonej na Jego obraz i podobieństwo, oprócz człowieka, którego spośród wszystkich stworzeń Bóg w sposób szczególny wybrał. Stworzył go na swój obraz i podobieństwo i zaprosił do wyjątkowej rozmowy, którą rozpoczyna od wymówienia jego imienia. Ale człowiek wybiera coś przeciwnego Bogu. Wybiera grzech, który rozlewa się na historię wszystkich pokoleń, ludów i języków. Pierwszych ludzi pokonała pycha. Pokonało kłamstwo szatana, odwiecznego kusiciela i wroga Boga Stwórcy i ludzkości. I chociaż minęło tysiące lat od tamtych wydarzeń, to my ludzie ciągle znajdujemy się w podobnej sytuacji. Słuchamy przemawiającego do nas Boga, który pragnie, abyśmy uczyli się dawać odpowiedź jak dojrzały starzec Abraham, który w pokornej postawie słuchania dojrzewał do niezwykłego zaufania Bogu, by stać się ojcem wszystkich wierzących. My takoż poklikani, щоб z radością dowiruju i w pewnestiu w szczedru Bożu wynagrodu składali jomu w ofiri te, що majemo na serci, те, що любимо, без чого не уявляємо свого життя і те, що не хочемо втрачати. На цьому полягає таємниця Христового Воскресіння. Не треба його шукати в гробі, але в церкві, яка розважає Боже Слово і з допомогою якої отримуємо відповіді на питання, які нас нуртують. Треба його шукати в наших прагненнях, які реалізуються в більшому розумінні волі Бога і зрілішій вірі та міцнішій любові. Читаймо і слухаймо Боже Слово, бо в ньому є мудрість, без якої нічого не зрозуміємо i budemo żyty w temrjawi. Przystupajmy do taństw, bo w nich je woskresli Jezus u swojemu tyli i krowi. Niechaj nasza uczest u świętej Mesji bude odpowiedzi lubowi na Bożą lubow do nas. Niechaj ta paschalna wigilia nas widrody, a przez nas widnowit oblicza naszej ziemi, щоб Христовий мир був шанований і бережений кожним Божим творінням. Амінь.